Szczęść Boże! To mam dla Was dzisiaj ten krótki filmik z modlitwą Anioł Pański, który możecie wykorzystywać kiedy bądź. Jest to idealna modlitwa, by w ciągu jakiegoś zabieganego dnia skupić się, porozmawiać, pomedytować. Jest to rekomendowane, ale to tam brzmiało, rekomendowane, by pomodlić się o godzinie 6 rano, o 12 w południe i o 6 wieczorem. Więc w różnych odstępach, ale jajku, jeśli będzie 7 godzina, to nie mówcie, że minęła i dopiero pomyślicie o 12, tylko oczywiście modlimy się wtedy, kiedy możemy, kiedy mamy na to czas i staramy się wygospodarować ten czas na to, bo to chodzi o nasze próby. A więc zapraszam do modlitwy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Więc możecie użyć tego filmiku, kiedy tylko chcecie, żeby się zrelaksować ładnym widokiem i z tą wspaniałą modlitwą. A jeśli modlicie się rano, życzę Wam pięknego dzionka z Bogiem. Jeśli modlicie się wieczorem, życzę Wam spokojnej nocy z Bogiem. Pamiętajcie, miejmy przy sobie zawsze różaniec, tak jak zawsze mamy swój telefon. I módlmy się, znajdujmy na to czas. Nie musi być to cały różaniec. Oczywiście super, dlatego starajmy się znaleźć na to czas, ale jeśli nie możemy, chodzi o naszą próbę bycia z Bogiem. O tą miłość do Niego. Więc zostańcie z Bogiem.